Podczas montażu nowych sprzęgieł na kołach dwumasowych konieczne jest zastosowanie nowych śrub do zamontowania tego docisku na kole, zarówno jak i koła na wale korbowym. Na przykładzie dwumasowego koła zamachowego o numerze 415-0230-2010 stosowanego w samochodach Opel w silnikach 1.3 ZTTI mamy w zestawie zarówno śruby do montażu sprzęgieł na kole, jak i śrub do montażu koła do wału korbowego. To jest konieczne dla poprawnego funkcjonowania całego zestawu. Ta informacja jest również zawarta na naszej instrukcji rysunkowej non-verbal, która jest załączona do zestawu. I konieczne jest stosowanie tych zasad, dlatego że w innym przypadku może dojść do zaburzeń pracy. W przypadku niezastosowania się do tych zaleceń, jeżeli zamontujemy sprzęgło niewłaściwymi śrubami albo starymi śrubami, może pojawić się sytuacja, że śruba przejdzie na wylot, oprze się na masie pierwotnej koła dwumasowego i będzie rysowała o tą masę i oczywiście wygnie tą masę pod pewnym kątem, co będzie skutkowało pracą tarczy sprzęgła pod kątem i bardzo szybkim zużyciem piasty i oczywiście przedwczesnym zużyciem sprzęgła. Tą informację znajdziecie na naszej serwis informacji, która jest też załączona w portalu RepExpert.